Kadra Polski w skokach narciarskich kobiet przebywa na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku. Nad czym skupiacie się podczas tego zgrupowania? No, przeprowadzamy kolejne już zgrupowanie sportowe w ośrodku narciarskim, Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku. To zgrupowanie jest zgrupowaniem poprzedzającym zawody, kolejne zawody z cyklu Lotos Cup oraz zawody Karpat Cup, które będą miały miejsce w ten weekend. Tutaj właśnie na obiektach szczyrkowskiego COS-u. No na pewno trening techniki głównie, bo zawody są na małej skoczni. Na tym będziemy się skupiać przede wszystkim. Jak dotychczasową część letnich przygotowań trener ocenia? Jak do tej pory udało się nam zrealizować praktycznie 99% zgrupowań i zaplanowanych treningów. Dziewczyny są zdrowe i tu odpukać nie mamy żadnych problemów z kontuzjami. No jesteśmy zadowoleni. Może ten poziom skokowy nie jest na tą chwilę taki, jakbyśmy sobie na 100% życzyli. Natomiast dziewczyny robią postęp i tutaj przede wszystkim Kamila Karpiel teraz wyskoczyła z fajną dyspozycją, z fajną formą, oby się to utrzymało do zimy. Mam nadzieję, że Kinga też dojdzie do swojej dyspozycji dobrej, tak żebyśmy w sezon zimowy wkroczyli, jak to mówią, z wysokiego C. Czy na sezon zimowy już teraz wyznaczacie sobie cele? Powiedzieliśmy sobie przed tym sezonem, że nie będziemy stawiać i oczekiwać wysokich, jakichś ambitnych celi, bo no, trzeba też brać pod uwagę, że te dziewczyny są młode, one mają 16-17 lat i nauczeni troszkę doświadczeniem poprzednich lat, stawianie im wysokich wymagań czy jakichś najwyższych, ambitnych celi troszkę robi pracę w drugą stronę. Dlatego w tym roku postawiliśmy na to, że małymi kroczkami będziemy starali się realizować dobre starty we wszystkich zawodach, w jakich będziemy mieli możliwość brania udziału i pomalutku z progresją. Myślę, że to będzie odpowiednia droga.